Odnaleziona dzięki oczyszczeniu. Nauczanie domowe. 3 czerwca. Księga Syracha, rozdział 51, wersety od 12 do 20. Będę Cię wielbił, Panie, i wychwalał, i błogosławił Twojemu imieniu. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią, i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce. Noga moja wstąpiła na prostą drogę. Od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem. I znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę, i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Celem tych poszukiwań, o których mówi mędrzec, celem życia jest zdobycie mądrości. To bardzo ważne stwierdzenie. Moim celem jest to, aby ta mądrość była moim udziałem. Jakie są tego konsekwencje? Między innymi takie, że nie samo wykształcenie, nie samo stanowisko, nie same korzyści z uczenia się, z postępów w edukacji, nie to jest istotą. Istotą jest mądrość. Zwróćmy uwagę, jakie to istotne, że chcemy mieć mądrą młodzież. Chcemy mieć mądrych rodziców. Chcemy mieć mądrych przywódców. Chcemy mieć mądrych seniorów. Naprawdę chcemy mądrości. I gdy popatrzymy pod tym kątem na społeczeństwo, na kościół, na rodzinę, to zauważymy, że ta mądrość jest tutaj kluczowa. Jeżeli panowałaby głupota, no to należałoby się obawiać o wszystko. I o rodzinę, i o kościół, i o społeczeństwo. Zdobywanie mądrości, nastawienie na mądrość powoduje, że nasze wartości stają się jaśniejsze, staje się klarowniejsze to, czego my chcemy. I to się tak wydaje ulotne, tak nieuchwytne, a jednak zwróćmy uwagę, ten, który poszukuje mądrości, wychwala Boga. I to jest kilkukrotnie tutaj podkreślone. Wychwalanie Boga jest rodzajem mądrości. Uwielbienie Boga jest wyrazem tej mądrości. To, że ja błogosławię Boga, to jest znak, że coś z życia zrozumiałem. I oczywiście są tutaj ważne te elementy, że ja idę jej śladami, że ja nakłaniam ucho, że ja wprowadzam coś w czyn, że ja walczę, że ja płonę gorliwością. To są cechy, no właśnie, różnorodnych miejsc, w których tę mądrość mogę odnaleźć i odnajduję ją. Dlaczego? Dlatego, że rozumiem, że jest darem Boga. Jest przymiotem Boga i jest czymś, czego Bóg mi udziela. Tylko trochę nakłoniłem ucha, a już ją otrzymuję.
Odnalazłem ją, a jednak będę do końca życia jej poszukiwał. Dlaczego? Dlatego, że to jest cenne. To jest ważne. To jest istotne, gdzie ja kieruję swoje kroki. Więc do mądrości. Do mądrości. Od wczesnej młodości aż do siwizny. I tak jak zostało to zatytułowane, odnalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Oczyszczane jest moje myślenie, moje motywacje, moje działanie, moja pobożność. Wszystko jest oczyszczane i to oczyszczanie jest mądre. Zadanie dla ciebie na dziś. Jaką mądrość zdobyłeś w ciągu ostatnich 24 godzin? Może zapisz jedno zdanie, które może być jakąś sentencją, konkluzją, ale napisz to. Zdobyłem mądrość? Mogę to nazwać, mogę to określić, mogę to wypowiedzieć. Zrób to. Niech ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.